Słuchajcie, dzisiaj byłem na rybkach. Myślę, że fajne wędkowanie zaraz będziecie mogli pooglądać. Z Adrianem znowu będziecie, więc zapraszam na film z kolejnej miejscówki na wrocławskim odcinku Odry. Jeszcze słuchajcie, chciałbym wam oznajmić, że dzisiaj na filmie nie będzie żadnych slow motion, timelapsów, spowolnień, przyspieszeń, muzyczek, stylówek i takich tego typu rzeczy, bo nie miałem po prostu zajawki na nagrywanie dzisiaj takich przebitek i dzisiaj jest czysty, suchy, taki krótki materiał i typowo czyste wędkarstwo, słuchajcie. Kolega mi podpowiedział, żeby zrobić coś bardziej merytorycznego, więc powiem coś niecoś odnośnie tego, jak dzisiaj będę łowić, na jaką zanętę ostatnio próbuję coś złowić. Więc przede wszystkim glina. Przechodzę na mieszanki, które są bogate w glinę i dzisiaj na tapecie gliny Gienek. Szukam jakichś glin, które po prostu dadzą mi taki komfort łapania, komfort rozrabiania, komfort przecierania, więc to już któreś z kolei testowane przeze mnie. Adrian już w międzyczasie przyjechał, zaraz się rozkładamy, łapiemy. Najpierw trzeba zająć się gliną. Słuchajcie, to jest miła niespodzianka, glina już jest praktycznie do przetarcia, więc tu nie mam co domaczać, więc weźmy ją szybko, przetrę i lecę dalej z tematem. Dobra, słuchajcie, mamy przetartą tą glinę. Teraz będziemy przecierać i robić całolutką zanętę. Jako zanętę, słuchajcie, dzisiaj wziąłem sobie Marcela. Szukam też jakiejś fajnej zanęty. Na razie Marcel, brim czarny w ilości kilograma i po ćwiarteczce koloru i białego robaka. Ok, więc robimy teraz czystą spożywkę. I będzie ona w osobnym pojemniku. Niektórzy mówią, że już teraz jest czas na spożywczą zanętę, że ryby jedzą i tak dalej. Mimo wszystko ja dalej będę obstawał przy mieszankach bogatych w glinę, żeby tą zanętą ryba się nie najadała, tylko sobie skubała, dziubała i była zadowolona. I zobaczymy, ile to pije wody i w ogóle, bo ja na tych Marcelach to nigdy nie jechałem. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Ale ładnie pachnie ta zanęta. Czyli dwie paczki gliny, 4 kilo i kilo zanęty do tego. Oczywiście inaczej będzie to wyglądać, jak będę nęcił, inaczej jak będę łowił. O, to by była ta konsystencja, której dzisiaj szukam. Więc teraz zostawimy troszeczkę zanętę, żeby się przegryzła i rozproszymy jokersa, żeby już mieć wszystko gotowe, jeżeli chodzi o mieszankę. Do tego celu zastosujemy troszeczkę gliny i troszeczkę kulera. To jest to rodzaj kleju, który wiąże, a potem powoduje rozproszenie po prostu mieszanki na dnie. Udało mi się załatwić troszeczkę jokersa. Tym razem od Zbyszka ze sklepu Nawięckowskiego, sklepu Sazan. Niecałą ćwiartkę załatwiłem. Rozpraszamy. Jokers się fajnie, elegancko rozprasza. Lekko go zbliżymy. O. Cyk. I cyk. Potem tylko przetrzemy zanętę i można będzie łapać. Mam wszystko porobione, pooddzielane jokers rozproszony w kulerze i w glinie. Biorę taką jedną część gliny, drugą część gliny i przygotowuję po prostu mieszankę do zanęcania. Tutaj zanętę mam, kurde, w niefortunie w takiej małej tej. Raz. O. Dwie części zanęty. Dwie części gliny, czyli 1:1. Najpierw mieszam. Fajna taka konsystencja się zrobiła, naprawdę elegancka. Taka prima. Prima sort. Taka, zobaczcie. O, raz z grubego. Dwa takie małe garstki jokersa, resztę zostawiam. I teraz tego jokersa delikatnie w mieszance trzeba rozprowadzić. O, tak, o, rozcierając. Tak.
I mamy tutaj taki litr dostępnego nęcenia. Małym koszyczkiem będę się męczył. Do tego w wiaderku Stalomaxa, tym małym, które dostępne są u Marcina w sklepie, zrobiłem taki myk, że utopiłem robaki, więc trochę ich można dać. Niektóre się chyba utopiły. Pamiętajcie, że nie może być dopływu tlenu, to wtedy one się ładnie utopią, a jak będzie, to ten. O, i daję taką niewielką garstkę. Jeszcze raz przemieszam. One dodatkowo jeszcze dowilżą lekko mieszankę, że będzie taka naprawdę ideolo, jak to się mówi. I będę z niej robił naprawdę takie wałki mocno sklejone. Patrz, jakie piękne krąpie biorą. Ale krąb. Dzisiaj. No, wielki. 12 białych. Tu miałem piękne branie. Piękne. I to mógł być lechol, bo nawet jest robak nietknięty, a był człowieku pełny prostak. Aha. Mówię, ja liczę, że między tymi krąpiami się coś zawinie, jakiś lechol. Tak, albo brzanos. Albo brzanoski, wiesz. Coś tam się, wiesz, podejrzewam, że ktoś prędzej czy później coś będzie miał na kiju większego. No. Bo to jest niemożliwe, żeby, wiesz, tak na grubo i... Coraz większe. Patrz. Takiego krąpia. Takiego krąpia zobacz. Ale wiesz, jak takie cisze zaczynają się dziać, to znaczy, że zaraz będzie coś się dziać? Wiem, coś większego może podejdzie. Jest, sumiarz. No to nie wiem, czy nie mój kolega. Plumka kwokiem. Wiesiek! To ty? Dawaj tu na pogaduchu. Ja tu na tej główce stoję. O, zobaczcie, i Wiesiu sobie tu też na tej miejscóweczce wziął ten. Siema Wiesiu. Siemaneczko. Przyjechał na trola. I tak się skumaliśmy, podpłynął tu do nas na główeczkę i elegancko. Takie właśnie krąpie. I nieco większe leszcze Adrian dzisiaj łowi. Jest coś. Ale nic takiego, jakiegoś gigantusowatego. Nic spektakularnego. Tak. Jak to mówi Krzysiu z Bękarstwa bez spinki, nic spektakularnego. O, już taki te twój ćwicze rozmiar. Powoli. Wiesz? No, ale coraz większe, coraz większe. Zobaczcie, teraz taki. O, łaty. O, o. Łaty. A ja go utrzymałem. Kaban. Kabanisko. Ale ty, przynajmniej jakiś opór stawia już taka ryba. Wiesz, tak naprawdę Feder we Wrocławiu to się zaczął od fan klub Federa. No, taka prawda. Wiesz, to ile to było lat temu? Przecież praktycznie nikt na tego Federa nie łapał we Wrocławiu. Tak. Myśmy tak zaczęli łapać. No kiedyś to super było. Co miesiąc były zawody nocne. Boże, ile myśmy tutaj razy zawody tu na baranach robili. Niezliczona ilość to była zawodów. Najbliżej chaty. No. Kiedyś to były w ogóle, na samym początku to tylko tutaj były zawody. Siedzi. Tak? Patrz. Jest coś ładnego? No i widzisz? Czego się rzucasz? O. Taki coś. No. Mnie zawsze dziwi. Tyle ludzie sypią hajsu do wody. Tak, ale o żyłkę kurwa, nie na żyłkę niech kupuje za 15 zł żyłkę nawet. Tak, ale częściej, nie? Ale czy, no ja zmieniam żyłkę jak tak łowię, no to kilka razy w roku. A stary, a na Marcelach lecą jak zwariowani. Co? A na Marcelach, Van Eydenach lecą ten, zanęty do wody 40 zł, a żyłka dwa sezony. O, jest taki znowu. Ale mi dzisiaj znowu drugi raz pod rząd łoisz dupę. Ja mówię, trzeba się jeszcze bardzo dużo uczyć, ku. To mam nadzieję, że mnie w końcu nauczysz. Ja nie umiem nikogo uczyć. Jak nie? Najlepsza metoda to jest taka. Zarzucić i złowić. Ja się mam tak ciężką zanętę. No ja też. Po prostu mega ciężką. I to taka ma być. Betonmen po prostu. Betonmen.
Taka ma być naleszcza i taka jest prawda. I nie jest to banał. To się zgadza. To się wszystko zgadza, panie śledźku. Ja. Widziałeś? Nagrywa się? Nagrywa się, mordo? Nie widziałem. Ale chłopie, zabierało mi do wody kija, nie? Sum padalec. A ja przyszedł mówię, do Jokersa, a ja mówię, kurwa. Ty, duża ryba, duża ryba. Do Jokersa przyszedł. Tak. A właściwie to chyba krąpik będzie taki. Ładnie się zaczął. Leszczyk czy krąpik? Leszczyk. Zobaczcie, taki. Leszczyk. O, taki. Jakże, gonię cię, Adik. Dobrze, jeszcze daleko do mnie. Teraz u mnie przyszły rybki. Koluniu. Mamy coś większego teraz. Adrian ma piękną rybę. Albo lechol duży, bo ta? Trochę nie ma odjazdów jak na Brzanę, wiesz? Ło, ale patelnia. No to dzisiaj masz big fisha. Nie, patelnia to nie jedzie. A on się tak podczepił. A on się podczepił za płetwę. Kurwa. Aha, dobra. Ale już dzisiaj takiego miałeś, czy nie? A podobny. Nie, ten chyba największy jest. Myślałem, że 60. Za płetwę, zobaczcie. Tutaj był podczepiony. Do tej pory. Bo... No trochę tych ryb się kurwa przewinęło. Muszę przerzucić się na tą zanętkę, co ty masz. Zobaczcie, jaki leszek. Już takich 40-taków to już wywaliłeś z 6, co? No na takich pewno. Takich większych. No. Bydzie. Krąpi ładny. Ja tu kurde na Marcelach, a tu widzisz Bogosław Brud. Powiedz jeszcze raz, jaką to masz zanętę? Bruda leszcza, taką w 3-kilowej paczce. Aha. Bartek właśnie ma rybę jakąś. Pewnie mała jak zwykle, bo on jeszcze się musi bardzo dużo nauczyć, ale holuje. Hmm. Pa, następne branie, pa. No. O ku... Sum, tam mam, tu mam suma małego, a tu? A tu zaraz kija zobaczymy. Zaraz zobaczymy. A tu kija chciało zabrać, tak jak mówi Adik. O. Też coś, co stawia opór, powiem ci. Ty, następny sum. K***a. Dobra, wyłącz to, bo przecież... Po cichutku sobie wyciągasz. Jak po cichutku? No po cichutku. I co masz? Takiego? No dobra. Z dupy mu leci. Ale branie miałem, ty. Smakowanie, smakowanie, a potem takie przygięcie. No one tak podchodzą najpierw. Dziubi, ale... ale ogromniasty, co? O, ale branie. No kurde, powiem ci, ja znacznie mniejsze dzisiaj łowiłem. Ty miałeś większe rybki dzisiaj. Nara. Nara, Adik. Łap tam. No. Zobaczcie, miało być trochę burzy jakieś dzisiaj i tak to chyba się właśnie skończy, że pojadę. Schowałem się na razie do auta, zostawiłem dwie wędki nad wodą, resztę schowałem do auta. Ale tak jak patrzę, że jak to się zaciągnęło, to chyba się zwinę do domu. Więc tu się chyba dzisiaj nic nie wydarzy, naprawdę. Idę po te wędki, jadę do domu, serio.
No i co? Słuchajcie, ja poszedłem w ten deszcz, jak tak lekko zelżał, składać wędki. Złożyłem ostatnią, najpierw wędkę do nęcenia, potem wędkę, która była rzucona. I oczywiście zaczęło się rozpogadzać. No, myślałem, że szlak mnie trafi. No, ale mówię, jadę do domu, już starczy tego wszystkiego na dzisiaj. Więc, no już tutaj z auta wyjątkowo jakieś małe podsumowanie. Adrian z nurtu połowił fajnych, średnich, takich koło 40 cm leszczy i nieco mniejszych, ale bardzo dużo. Myślę, że jakby wrzucił siatkę, to miał spokojnie z 15 kg. Ja znacznie mniej, ale ja nie łowiłem w głównym nurcie, tylko ja łowiłem bliżej tutaj między nurtem a warkoczem. I też miałem mnóstwo brań, ale o znacznie mniejsze ryby, dużo spadów. O dziwo, nie wiem, czy to kwestia haczyków. Miałem wrażenie, jakby na większym haczyku lepiej się zacinała, lepiej się trzymała ryba haka. No i wracam do domu. Tyle, no co? Tylko czyste wędkarstwo, słuchajcie. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania moich filmów, co pozwoli mi zwiększyć zasięgi i dotrzeć do większej ilości widzów.